Bo tutaj nas jeszcze nie było. Jak widać, przeszkodziliśmy jakiemuś tygrysowi w drzemce. Wybacz, trzeba było nas nie atakować. Masz za swoje. Dobra, właśnie na to. Teraz tak, hop. Hop. Teraz tędy. O dziwo, tutaj droga jest akurat w miarę jasna. Teraz pewno tutaj. Dokładnie. I teraz pewno musimy się odbijać od ścian. Dobra, hop, hop, hop. I na górę. Co tu już piszczy? Nietoperze, no tak. Ci przeciwnicy w tej grze są straszni. Wyskakują w najmniej spodziewanym momencie, pojawiają się znikąd. I co gorsze, jeszcze się nie kończą do tego. Dobra, przyszedłem po apteczkę, ale w sumie nie wiem po co. Bo gdzie teraz mam iść? Hmm. Aha, dobra. Pewno tędy. Tutaj w sumie innej drogi nie widzę. Dobra, właśnie na to, Lara. I teraz tak, możemy iść po ten skarb. Ale myślę, że i tak już wystarczająco czasu tutaj zmarnowałem. Jednak ten skarb chyba sobie daruję? Nie no, fajnie. Od nowa. Tak, ale przynajmniej już mamy doświadczenie, więc wiemy jak tutaj iść. Co tam, że drugi raz będziemy musieli oglądać to samo. Akurat w dzisiejszym odcinku to was nie powinno dziwić. Ach, ta Lara jest ciężka do ogarnięcia czasami. Jeden. Dwa. Trzy. Teraz siup na dół. I z powrotem na górę. I od ścian. Taka niby zwinna, taka niesprytna, ja nie wiem. Może tędy? Nie, tutaj żadnej drogi nie ma, więc raczej nie. Jak nic, jedyną właściwą drogą jest droga tędy. Tylko, że tutaj nie ma się nawet czego złapać. Tam widzę skarb. Tam widzę skarb, ale co z tego, skoro mi to nic nie daje. Tutaj mogę wejść na górę. Tutaj mogę zrobić w ten sposób. Dokąd ja mam się w ogóle dostać? Bo tego nie rozumiem. Aha, dobra, tutaj mamy zejście na dół. Powiedzmy. Teraz mogę przejść tutaj. Nie wiem po co, ale mogę. Teraz mogę przejść tutaj. Teraz na ten kijek. Dobra, może coś się uda tutaj ugrać. Dobra, na górę. Czy z tego co widzę, to jest droga do skarbu, a nie do dalszego etapu gry. Dlatego niespodziewanie zbierzemy dodatkowy skarb. Chociaż bardziej bym się w sumie cieszył, gdybyśmy dostali się na górę. Bo to jest jednak główną misją naszej Lary. Oczywiście zleciałem na dół i znowu sobie nogi połamałem. Ile mam apteczek? 5. Jak widzimy, apteczek ci u nas dostatek, więc przynajmniej tego nam nie zabraknie. Oj. Coś czuję, że to nie będzie mój ulubiony etap gry. Mimo tego, że powiedziałem, że okolica wygląda bardzo fajnie i na pewno jeszcze niejednokrotnie tutaj przyjdę, to jednak dzisiejszy odcinek sprawia, że coraz mniej lubię ten etap. Dobra, idziemy jeszcze raz na górę. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie jestem pewny, czy to faktycznie o to chodzi. Według mnie musimy się dostać tam na górę. Tylko póki co nie mam jeszcze za bardzo weny w jaki sposób. Idziemy tędy. W sumie to jest jedyna droga, którą tutaj widzę. Teraz tak. Wspinaj się. Teraz hop na to. Teraz tędy. Nie no, póki co idę jedyną drogą, jaką widzę. Więc jeżeli to nie jest dobra droga, no to będę miał problem. Teraz na to. Dobra, mamy to. Nie, Lara, nie zleć mi tylko. Teraz na to. Dobra. Teraz siup na to. Teraz tak, skoro w prawo było do skarbu, to może w lewo to jest ciąg dalszy gry. Tego spróbujemy w tę stronę. Hmm. Nie! Fuck! Niedobrze. Nie jest dobrze. Zdecydowanie nie jest dobrze. Tak się nie podbijam. Znalazłem kolejne urny. Właśnie to, czego potrzebuję. Kurczę, jak się dostać na tą górę? Ratunku!
Dobra, stąd przyszedłem, muszę się dostać na górę. Tygrys leży, odpoczywa. Przynajmniej on, jeden z nas dwojga, odpoczywa. Nie musi skakać po skałach. Ciekawe, czy jakbym go nie zabił, to by za nami po tych ścianach chodził. W sumie już we wszystko tutaj uwierzę. Dobra, idziemy jeszcze raz. Tak, to miejsce niedługo będzie nam się po nocach śniło. Ojej, co teraz, co teraz? Jak się tam na górę dostać? Tego skarbu nie chcę. Chcę się dostać na górę, ratunku. Może w tę stronę? Nie, no to nic nie da. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga w tę stronę. Dlatego też spróbujemy jakoś przejść. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie. No ale spróbuję. Hop. Teraz tutaj. Teraz tu. Teraz na to. I teraz zagadka, co dalej. Dobra, tu. Niech będzie tu. Teraz w lewo, bo jeszcze... Serio. Już nawet tego nie skomentuję. Hop. Hop. Ciężkie jest życie z Larą, naprawdę. Coś czuję, że tutaj cięcie zrobię. No przecież nie będę wam 10 razy pokazywał mojego wchodzenia po ścianie. Jeden, dwa. Tym bardziej nawet nie jestem jeszcze na 100% pewny, czy ja dobrą drogą idę. To jest niestety urok tej gry, że nigdy nie wiadomo, czy dobrze robisz. Dobra. Ciężko jest dzisiaj naprawdę. Coś czuję, że potrzebuję przerwy w tej grze, zdecydowanie. Dobra. Hop. Teraz... Nie! Dlaczego? O, złapała się tego. A to ciekawe. Widać, tutaj Lara zdecydowała się... Dobra, ja na tym zapiszę grę. Ja na tym zapiszę grę, bo mi się nie chce już 20 raz tutaj łazić. Dlatego zapisujemy grę w bardzo dziwnym miejscu, ale miejmy nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Dzięki czemu oszczędzimy sporo czasu. Bo teraz jak się złapać tego? O, udało się. W końcu się udało, dobra. Teraz niech będzie... Dobra. Jesteśmy wyżej, czyli wszystko jest w porządku. Jeżeli idziemy do góry, to znaczy, że jest dobrze. Mamy checkpoint, czyli w końcu myślę, że się udało, ale co tutaj się nasiedziałem, no to moje. Dobra. Jesteśmy na górze w końcu. Już myślałem, że coś mi tutaj idzie zagryźć. Jakieś pająki czy inne cholerstwa. Już się boję całej okolicy tutaj. Dobra, teraz tędy. Dobra, wejdź Lara na górę, bo... Nie no, znowu jakieś nietoperze lecą. Skąd one się biorą? No, gdzie? Nie! Co ty, kobieto, zrobiłaś najlepszego? W sumie dawno się nie zabiliśmy, więc miła odmiana. Dobra. Mamy to, teraz tak. Siup na równoważnie. Moment z nietoperkami. Idź ta ode mnie. Dzięki Bogu, że w tej grze Lara sama celuje. I nie muszę... No, Lara, bo zlecisz. Złap się tego. No, proszę cię. Dobra, udało się. I gdzie teraz? Pewno na tym. Teraz tutaj. Dobra, jakoś idzie. Ciężko, ale idzie. Więc narzekać nie będę. I teraz mamy się dostać zapewne tu.
Dobra, udało się. Miejmy nadzieję, że już więcej takich wspinaczek dzisiaj nie będzie. Aha. Nadzieja dobra rzecz, co? I na ryja standardowo. Dlaczego tutaj żadna część gry nie może być taka zwykła, prosta, czyli wchodzę sobie na deskę i skaczę między deskami? Nie no, tego się nie chwyci, więc nie ma w ogóle takiej opcji. Za daleko. Bronią się posługiwać umie, ale w skakaniu nie jest najlepsza. Dobra, nie mogę się niczego tutaj złapać. Do zapamiętania. Czy ja mogę na to wejść? O, tutaj w ogóle mogę wejść na coś, ok. Dobra, niech będzie tak. Złazimy na dół. Ok. Lara, nie zleć. Lara, nie zleć. No, kobieto. Uważaj. Uważaj, jak chodzisz. Dobra. Oczywiście nie możemy normalnie przechodzić, bo to by było zbyt proste. I gdzie teraz? Na górę? Tak, oczywiście. Dobra, bujamy się. Uiii. Nie tędy, lepiej po tej stronie. Myślę, że to jest zdecydowanie lepszy pomysł. Uiii. Uiii. Dobra. Żyjemy. I kolejne wazy do rozbijania, w których pewno nic nie będzie, znając życie. Bo dzisiaj coś jakoś pechowe te wazy są. No i właśnie tak było, jak mówiłem. Mamy kolejny checkpoint. I znowu jakieś dziadostwo do nas idzie, bo już mi się pokazały moje życie. Moje życie mi się pokazało. Kolejne jaszczurki. Legwany zielone. No chodź. Dobra, te na szczęście nie były jakieś super waleczne, więc jest tyle dobrze, że nas tutaj nie poharatały. Dobra, z tego co widzę, wyszliśmy. Waga? O nie, tu się będzie jakaś zagadka z wagą. Nie, ja już nie chcę więcej zagadek. O! Coś popsułem. Okej. Do czego ta waga jest? Nie wiem, ale pewno się wkrótce przekonam, bo w tej grze nic nie jest bez przyczyny. I bez żadnego użytku. Dobra, co teraz? Mamy kolejne wazy do rozbicia. Oczywiście puste. A ja myślę, zejdę na dół. Myślę, że teraz będę mógł do czegoś użyć soczewki, które otrzymałem. Przypuszczam, że właśnie tutaj mogę gdzieś włożyć? O, nawet mogę. Czekajcie. Aha, dobra. Nie! Ojej, nie puść! Weź, ona żyga na mnie czymś. Spaduwa. Skąd ona się w ogóle wzięła, ta jaszczurka? Dobra, co ja z tymi soczewkami mogę zrobić? Tutaj... Nie no, dostałem dwie soczewki. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Jak widzimy, te posągi jakoś mogę przesuwać, tylko że co mi to da? No okej, fajnie, ale co w związku z tym? Halo? Gdzie te soczewki mam wsadzić? Nie no, tutaj nic nie mogę zrobić z tego, co widzę. Tutaj mam dwa posągi, dwie soczewki, czyli... Kurczę, nie wiem. Nie wiem, o co tu może chodzić. Dobra, jak się uda, to wejdę jeszcze raz na górę, bo coś czuję, że jednak tam na górze muszę coś zrobić. Dobra. Idziemy jeszcze raz na górę, zobaczyć, co tutaj jest. Dobra, puszczaj to.
No, ale tędy to ja raczej nijak nigdzie nie przejdę. Mamy tu jakąś wagę. Wagę, która służy nie wiem do czego, ale jest. Na którą nie mogę wejść. A to już swoją drogą. Kurczę, co tu zrobić? Tak, mieliśmy zbadanie w przepaść, teraz będziemy mieli zagadkę, której nie umiem rozwiązać. O! Wściekłe szczurki po raz kolejny. Do widzenia. Mam nadzieję, że ich ilość jest w tej lokacji limitowana i że nie, one się nie respią mimo wszystko. Dobra, tutaj mnie jeszcze nie było. Checkpoint niby też. Checkpoint niby. O Jezu, nie toperze. No. Więcej was tutaj nie ma. Co ja z tymi soczewkami mam zrobić? Dotarłem tutaj. Że tutaj żadnego miejsca, żeby się chwycić, nie widzę. Gdzie ty spada? No i do widzenia, Laro. Miło się żyło, ale to było na tyle. Masakra, już z godzinę to nagrywam. Krwiopijcy. Kurczę, co ja mam zrobić? Czekajcie, czekajcie, pomyślmy. Co robi ta waga? Aaa, dobra, już rozumiem. I pewno tutaj mamy te soczewki wrzucić. Dobra, to biegniemy jeszcze raz. Oj, to będzie zdecydowanie długi etap. Pełen nieogarnienia i cięć. No i co, mogę to wrzucić? Mogę. Dobra, to wrzucamy soczewkę. Nie wiem, jak ona się ogólnie zmieściła do twojego plecaka, ale dobra. Czyli pewno jeszcze w jakiś magiczny sposób może się dostać na drugą stronę i po drugiej stronie zrobić dokładnie to samo. Mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wrzucimy tą rękę z powrotem na górę. O ile się da. Dobra, ręka wraca na górę. Tym razem ma soczewkę, więc pewnie jakoś magicznie promienie słoneczne polecą na górę. A nie, widzę, że ręka po drugiej stronie jest urwana. Więc tak czy siak działać nie będzie. Wow, jaki Indiana Jones. Okej. Dobra, to teraz zejdziemy na dół. Teraz zejdziemy na dół. Zobaczymy, czy to będzie miało nie na górę, tylko na dół, Laro. Ale mimo, że sama decydujesz za mnie. Teraz pewnie jakoś te wachlarze musimy dobrze poustawiać. Żeby odbijały to światło. Chyba nie ten. Dobra, to na razie ten zostaw. Spróbujemy z tym wachlarzem. Nie łap się. O, to ja w ogóle na drugą stronę mogę przejść. Okej. Spróbujmy z tym. O, czekajcie. Dobra, działa. Czyli teraz pewno musimy pójść na drugą stronę. Tego też pójdziemy. Dobra. Nie! Kurde! Laro, słońce. Tylko ta druga ręka jest urwana, więc ja nie wiem, jak to zadziała. No, nie wiem, spróbujemy. Zobaczymy, co tam po drugiej stronie jest. Pewno więcej wściekłych jaszczurek i tyle z tego będzie. Zaraz zobaczymy. Mamy drugą wagę. Czyli jak widzimy, tutaj będzie podobnie. Tylko, że... No, jak widzicie, to nie za bardzo działa. Dobra, wejdę mimo wszystko na tą wagę. Do czegoś jest tutaj klatka. Mam pewne przeczucie, że musimy ją podstawić pod tą wagę, żeby ta waga poszła do góry. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. Coś mi tak po głowie chodzi.
Jak widzimy, po drugiej stronie jest wszystko popsute. Czekajcie, czekajcie. Ja to muszę jakoś ogarnąć. Pewnie zaraz ja szczurka jakoś tutaj wyskoczy. To jest niemożliwe, żeby po tej stronie jej nie było. Może nie. Dobra. Ui. Dobra, mamy to. I teraz... Czekaj, Lara, bo jeszcze pójdziemy na tamtą stronę. O, dobra, mamy to. Druga ręka schodzi na dół. Jak widzimy, tutaj będzie trochę większy problem z nią, ale dobra. Działa, nie jest źle. I teraz pewno musimy podstawić tą klatkę. Znając życie. Nie, Lara, nie. No. Tak jak myślałem. Tylko, że jak to zrobić? Pomyślmy, pomyślmy. Ja bym tę klatkę na przykład wziął tak. Nie, Laro, proszę cię, nie rób tak. Mogę tak już tutaj wepchnąć? Nie no, bardziej się nie da. Kurczę, jak to zrobić? Jeszcze raz. Znowu będziemy Larze Croft łamać nogi. Dobra. Hop. Hop. No jak to teraz zrobić, żeby ta klatka była pod tym? Szybko! Pod to! Lara! O, 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 czekajcie! Dobra, udało się. Lecimy teraz wsadzić tą soczewkę. Po drodze pewno spotykać wściekłe jaszczury. A, to akurat sprytnie wymyśliłem. Masz tym sam z siebie dumny, że raz mi dzisiaj coś wyszło. Mamy jakieś jaszczurki po drodze? Czy nie? Bo dawno nie było. O dziwo, nie ma. Dobra, wtykamy soczewkę numer 2. I trzeba teraz tej skrzynki się pozbyć. No dobra. Mam nadzieję, że jeżeli zrobimy te promienie, jeżeli je ogarniemy, to już będzie koniec tego etapu, bo siedzę tutaj już w cholerę czasu, albo jeszcze dłużej. Zaraz mi się miejsce na dysku skończy. Dobra. Zabieramy skrzynię. Ręka powinna pójść do góry. Dzięki czemu drugi promień światła powinien także iść tam, gdzie chcemy. Zobaczmy, czy to zadziała. Dziwię się, że ta ręka nie odpadnie, jak tak gruz z niej leci cały czas. Dobra, mamy drugi promień. Teraz wystarczy tylko posąg na dole przesunąć tak, żeby drugi promień także szedł do tego kryształu, który jest na środku. Nie no, powiem wam, zagadka bardzo fajna. To akurat mi się podoba, tylko tak jak mówię, niestety dużym minusem tego poziomu była ta część, w której tak strasznie błądziliśmy, ale myślę, że tam coś poucinam i tak źle nie będzie. Dobra, bierzemy drugi posąg, przenosimy go na tą stronę. No i nam się jakieś tajemnicze przejście otwiera z tego, co widzę. No dobra. Zobaczmy zatem, co jest na dole. Jak widzimy, to jeszcze nie koniec. Nie będzie tak prosto. Dzień dobry. Co my tu mamy ciekawego? Okej. Okay. Mogę to przyciągnąć? Chyba nie bardzo. Oj, oj! Oj, 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 oj. Chyba jednak się dało przyciągnąć. Wow, wow, pająki! Więcej pająków! To akurat nie jest dziwne, że w takim miejscu było pełno pająków. Dobra, jak widzimy, zaczął się kolejny etap gry, ale myślę, że na dzisiaj to było zdecydowanie wystarczające emocji. Ancient World, czyli starożytnym światem, zajmiemy się w kolejnym odcinku.
A dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się na śmierć. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!